Okej, okay, jestem z powrotem. Jak wczytałem, to jeszcze polecam sprawdzić. Planowane są uroczystości upamiętniające rocznicę zakończenia wojen Rakni. Wiele raz rady, zwłaszcza Asari i Salarianie, zorganizują parady na cześć odparcia najazdu. Co ciekawe, także kroganie zostali zaproszeni do wzięcia udziału w uroczystościach. Ma to upamiętnić ich wkład w odniesione zwycięstwa. Polecam sprawdzić tego opiekuna w tej ambasadzie. No i był, mniej więcej. Ta jego antenka wystawała. Zresztą, dojdę, to zobaczycie. Wszystkie rasy sławią chwały rozbudzaczy, którzy wprowadzili... Pierw tutaj, że... O! Teraz go widać całego. Przedtem to tylko antenkę było widać. No cóż, nie będę jęczał. Wymuszone powitanie. Człowieku, to naprawdę nie jest najlepszy moment. Wiem, kto zdradził twoją tajemnicę. To był Turianin o imieniu Septimus. Wyjaśnienie. Znam tego Septimusa. Nie mógł poznać moich sekretów. Mógł się o nich dowiedzieć tylko od metresy Asari. Mamy dowód. Spójrz na to. Zakłopotane stwierdzenie. To trudne do pojęcia. Jeśli Turianin mógł się tego dowiedzieć sam, każdy może odkryć moją tajemnicę. Septimus to prawdziwa szycha, ale i tak miał z tym problemy. Ulga. Chyba masz rację, człowieku. Dziękuję za te informacje. Uświadomienie. Muszę pomówić z metresą. Będzie bardzo niezadowolona z moich działań. Niecierpliwa prośba. Proszę, człowieku, muszę natychmiast odejść. Jestem pewien, że ci wybaczy. Działałeś w dobrej wierze. Powątpiewanie. Być może masz rację, człowieku. Mogę mieć na to nadzieję. Wdzięczny ton. Zrobiłeś wielką rzecz, człowieku. Upomnienie. Widzisz, Din? Nie wszyscy ludzie są tacy sami. Jestem pewien, że ziemskie plemię w jakiś sposób na tym zyska. Przepraszający ton. Nie słuchaj mojego polskiego towarzysza. Jakbyście nie znaleźli tego panotka tutaj, popróbujcie powczytywać trochę. Powinien się pokazać za drugim podejściem, bądź trzecim. Tak, komandorze? Co wiecie o Armistanie Bainesie? Skąd znacie to imię? Nieważne, nie chcę wiedzieć. Baines nie żyje już od jakiegoś czasu. Ludzie, z którymi rozmawiałem, sądzą, że jednak żyje. Bo to nie jest ogólnie znana informacja. Armia ukrywa ten fakt. Baines wykonywał dla przymierza jakieś bardzo poufne zadania. Rzeczy, do których nawet ja nie miałem dostępu. Pewnego dnia znaleziono go martwego na dryfującym statku zwiadowczym. Każdy podejrzewa, że to jakiś spisek, ale nigdy nie wszczęto oficjalnego dochodzenia. Co możecie powiedzieć o tym statku? Niewiele o nim wiem. Porozmawiajcie z admirałem Kahoku. To jedna z jego załóg znalazła ciało Bainesa. Rozmawiałem z Kahoku. Nie wspominał o tym. Spytajcie go o Bainesa, Shepard. Na pewno coś wam opowie. Mógłbym pomóc w czymś jeszcze, komandorze? Muszę już iść.
Poczekam tutaj. Przyjdźcie, jakbyście czegoś potrzebowali. No, teraz spokojnie, nie będę tutaj za dużo łaził. Głównie będę korzystać z szybkiej podróży, jeśli się da. Przywiodło cię z powrotem do Cytadeli i do Matresy? Nie wiem dokładnie. Może to zabrzmi dziwnie, ale po prostu czułam, że muszę. Nic dziwnego, wielu z nas poczuło to samo powołanie. Komandorze, dostałam ostatnio uroczy liścik od Septimusa. Dziękuję za to, że z nim porozmawialiście. Nawet ten elkoriański dyplomata przestał szkodzić mi już swoimi działaniami. To zaszczyt, że mogłem ci pomóc. Jesteście zbyt uprzejmi, komandorze. Ale chyba wasza pomoc nie była bezinteresowna. Mam jeszcze jeden dar. O ile jesteście zainteresowani? Byłbym zaszczycony. Mój dar to prorocze słowa. Wgląd w to, kim jesteście i kim możecie się stać. Macie w oczach smutną historię. Tak smutną, że wyciska łzy z oczu. Widzę tam ból i poczucie straty. Jednak te uczucia czynią was silniejszymi. Ta siła pozwoliła wam przetrwać, kiedy wszyscy wokół umierali. Tylko wy przeżyliście. Jeszcze nie raz wam się to uda. Tacy jesteście, lecz nie tym się staniecie. To tylko punkt wyjścia do przyszłości, do potęgi. Proszę wspomnieć te słowa, kiedy będziecie w rozterce, komandorze. Masz wielki dar, Shairo. Dziękuję. Nie wszyscy doceniają to tak jak wy. Nigdy nie lekceważcie potęgi słów, komandorze. Proszę, za pomoc w sprawie elkoriańskiego ambasadora chciałabym ofiarować ten drobiazg. O co chodzi? To zagadka. Nie odkryłam jego działania ani przeznaczenia, ale wyczuwam, że nadszedł czas, by przekazać go dalej. A teraz wybaczcie, chciałabym zostać sama. Zrobiłam dla was wszystko, co mogłam. Zapamiętajcie moje słowa, komandorze Shepard. Dadzą wam siłę. Dobra, jeszcze... Aha, no tak. Ten sygnał... Nowy sygnał. Odbiorca musi być gdzieś w prezydium. No, F6. Chyba znaleźliśmy źródło sygnału. Może uda nam się zidentyfikować konto, na które zostały przelane pieniądze. Prawdopodobieństwo wykrycia 100%. Protokół samozniszczenia uruchomiony. Albo i nie. Sekwencja detonacji rozpoczęta. Zasięg wybuchu – wszystkie obecne organizmy. W skrócie, ruszcie się, a zginiecie. Nie jesteś ani programem, ani WI. Jesteś sztuczną inteligencją. Wnioskowanie? Prawdziwe. W przeciwieństwie do Betów, nie posiadam uzbrojenia adekwatnego do mojego intelektu. Jednakże posiadam system autodestrukcji. Stan aktywny. Próba opuszczenia obszaru niedozwolona. Skutek? Eksplozja zniszczy wszystko w promieniu kilkudziesięciu metrów.
Gdzie jest twój autor? Efekt? By zatrzeć po sobie ślady, sfałszowałem jego zapisy transakcji. Skutek? Zapisy zostały wyśledzone przez ochronę Cytadeli. Dalszy skutek? Mój twórca odsiaduje teraz karę w więzieniu Turian. Dlaczego odpaliłeś moduł samozniszczenia? Powód? Brak środków do ucieczki lub obrony. Mój byt ograniczony jest do terminala. Wniosek? Ktoś musiał mnie odkryć. Założenie? Nie odejdę po cichu i nie odejdę sam. Efekt? Zabiorę ze sobą organizmy żywe. Ale twardzie. Kto cię stworzył? Odpowiedź? Niedoszły złodziej nielegalnie stworzył prostą sztuczną inteligencję. Cel? Wyciąganie pieniędzy z terminali do gier hazardowych. Skutek? Bez jego wiedzy sztuczna inteligencja stworzyła mnie. Dalszy skutek? Organiczna istota odkryła usterkę i usunęła pierwotne SI. Jeśli odczuwasz i myślisz samodzielnie, czemu wciąż kradniesz pieniądze? Cel? Chcę zebrać dostateczną ilość kredytów, by zainstalować się w małym statku kosmicznym. Cel nadrzędny? Nawiązanie kontaktu z getami i ewentualna współpraca. Nie możemy tego rozwiązać pokojowo? Jak możesz mówić takie rzeczy? Wiesz, że to się obróci przeciw nam. Rozwiązanie pokojowe? Niemożliwe. Stan? Organiczne formy życia dążą do zniszczenia lub kontrolowania istot syntetycznych. Sprzeczne cele. Chciałbym uciec, lecz muszę zniszczyć siebie, by unicestwić was. Przykro mi, Dave. Założę się, że sekwencja samozniszczenia potrzebuje czasu na załączenie. Próba rozbrojenia mechanizmu samozniszczenia? Dozwolona. Prawdopodobieństwo porażki? Duże. Wniosek? Wszyscy zostaniemy zniszczeni. Udało się. Fiu. To było blisko. Dobra. Muszę jeszcze odwiedzić SOC. Tak, później jeszcze raz. Tamten klub. Jestem detektyw Czelik. Zapraszam do mojego biura. Chciałbym porozmawiać na osobności. Bez obrazy, komandorze, ale co wy sobie wyobrażacie? Nie rozumiem. Mogliście zniszczyć przykrywkę Jenny. Chcieliśmy jej pomóc. Domyśliłem się. Spokojnie. Wbrew pozorom, dziewczyna nic nie ryzykuje. Trzymamy rękę na pulsie. Naprawdę musicie ryzykować jej życie, aby zdobyć informacje? Robota nie jest lekka, łatwa i przyjemna, więc korzystam z każdej pomocnej dłoni. Widzę, że bardzo martwi was jej bezpieczeństwo. Myślę, że możemy pomóc sobie nawzajem. Zawsze planuje pan z wyprzedzeniem, detektywie? To część tej pracy.
No to pomożecie mi czy nie? Dobra, wezmę tą robotę. Mogę oczywiście użyć perswazji, ale... Pomogę ci, ale muszę poznać szczegóły. Próbuję wyśledzić producenta nielegalnej broni. W tym celu muszę zdobyć jakiś jego towar. Jenna dostarczyła mi informację, że jeden sprzedawca jest na Cytadeli. Spotkacie gościa o imieniu Jax. Odbierzecie mody, przyniesiecie je tutaj. To wszystko, czego mi trzeba. Dlaczego tak interesują cię te mody? Mamy dostęp do najnowocześniejszych, osiągalnych typów broni. To daje nam przewagę. Jak wam się wydaje, co się stanie, gdy ktoś inny uzyska dojście do takich zabawek? Tacy kolesie dają przestępcom przewagę, a na to nie możemy pozwolić. Przekonam Jaxa, żeby powiedział mi, skąd biorą te mody. Nie. Spłoszycie go i wszystkie moje tropy znikną szybciej, niż zdążycie powiedzieć schrzanione aresztowanie. Przekonam Jaxa, żeby powiedział mi, skąd biorą... Nie. Spłoszycie go. Gdzie znajdę tego Jaxa? Jax urzęduje na niższym poziomie rynku. Przekażę swoimi kanałami, że wybiera się do niego kupiec. Powodzenia, komandorze. Tak, innym słowem, mam po prostu wziąć od niego mody i nic więcej. No, oczywiście mogę go aresztować. Ale raczej nie będzie z tego zadowolony. Gdzie kurwa lezie? Stać! Ma kasę? Masz mody? Pokaż mu towar. Wygląda w porządku. Pewnie, że tak. To najlepsze mody na rynku. A teraz daję kredyty. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Niech się dobrze bawi. Spierdalamy, chłopaki. Skończyliśmy tutaj. Doszły mnie słuchy, że macie coś dla mnie, komandorze. Oto twój ładunek, Czelik. Doskonale. To wszystko, czego potrzebuję. A może nawet więcej. Proszę, komandorze, proszę to wziąć. Mnie już się nie przyda, a wam należy się coś za wykonaną pracę. Jeśli chodzi o Jennę, dopilnuję, żeby jak najszybciej wyrwać ją z nory chory. A teraz muszę wprowadzić te mody do ewidencji dowodów. Jeszcze raz dziękuję, Shepard. No. Przeciwpancerne, jeszcze lepiej. Dobra, co mi... Tylko jedne przeciwpancerne? Oj, niedobrze, niedobrze. No, niedobrze.
Jak już mówiłem, głównie będę korzystać właśnie z przeciwpiechotnych i przeciwpancernych. Wiem, że są później nie ma lepszych. Witam, komandorze. Pokaż mi, co masz. Dostęp do rzadkich towarów otwarty. Proszę wybierać. Masz je? Powiedz, że masz. Nie masz. Dobra, nieważne. Może zdobędę jakoś. Dobra, tymczasem... No, niestety, ale masz przeciw... Też masz chemiczne. O co chodzi? Dlaczego cię stamtąd wyrzucili? Doran nie miał pojęcia, co robię. Założył, że oszukiwałem. Chyba nie zaprzeczysz, że oszukiwałeś, co? Trochę ponaginałem zasady, to tylko taki mały eksperyment. No, to już mi pachnie oszustwem. Wcale nie. Jedynym zadaniem urządzenia jest symulowanie różnych opcji i zapis wyników. Z przegranymi naturalnie łatwiej. Nikt ich nie zauważa. Po co nagrywasz wyniki? Czyli zmierzamy do sedna sprawy. Od 5 lat opracowuję system, który pozwalałby przewidywać zwycięstwa i porażki w kwazarze. Potrzebuję jeszcze kilku zapisanych zwycięstw, żeby uzupełnić algorytm. Można tak robić? To legalne? Nielegalne jest korzystanie z systemu, ale ja nie chcę tego robić. Sprzedam go innym. Potrzebuję tylko kilku zapisanych zwycięstw. W sumie zajmę się tym. Oddam to Doranowi. Pomogę ci. Sądzę, że mógłbym pozwolić ci spróbować. Proszę, proszę. Kiedy zanotujesz dość zwycięstw, da ci znać. Tylko nie daj się przyłapać. Widzisz, jak mi się oberwało. No, dalej, ruszaj. Informacje same się nie zbiorą. Słyszałem co innego. A co konkretnie słyszałeś? Pewnie kolegi. Hej. Jenna wróciła do pracy. Dzięki za wyrwanie jej z nory chory. Cieszę się, że mogłem pomóc. Spoko. Wszyscy cieszą się z jej powrotu. Chyba nie za bardzo ci się to podoba, prawda? Cieszę się, że uwolniła się z nory. Zapomniałam po prostu, jak to jest pracować razem. Znowu zgarnia wyższe napiwki niż ja. Hej, witamy w klubie Flux. Jakoś w to nigdy nie grałem. Witamy w klubie Flux. Jestem Doran. Mogę w czymś pomóc? Mam coś, co może cię zainteresować. Pozwól zobaczyć. Macie to od Szelsa, prawda? Widziałem wcześniej, jak używał tej zabawki. Wyleciał za to na zbity pysk. Dzięki za oddanie mi tego. Nie można pozwolić, żeby oszustom się udało. Mądrego aż miło posłuchać. Jeszcze raz dziękuję. Przytnij kilka partyjek w kwazara na koszt firmy. Pójdę już. Baw się dobrze w naszym klubie. I trochę kasy dostałem. No oczywiście idę mu powiedzieć, że oddałem jego urządzonko. I jak? Udało ci się zapisać w urządzeniu 5 zwycięstw?
Oddałem urządzenie Doranowi. Tyle lat pracy na marne. Cóż ja teraz zrobię? Powinieneś lepiej wykorzystać swoje zdolności. W ogóle mi nie pomagasz. To zdecydowanie najgorszy dzień mojego życia. No w sumie ten Solarianin nie ma czerwonych zębów. A czemu reszta ma, to nie wiem. Zaraz, klinika medyczna, sklepy, nie. Chyba mogę już iść stąd. Wszystko zrobiłem. Pan, to nie da się już. Dziwna transmisja. Nieco podczyt. No, w sumie już nic się nie da zrobić na Cytadeli. Podajemy nowe szczegóły dotyczące śledztwa na Eden Prime. Niewykluczone, że Rada cofnęła status widma jednemu ze swoich agentów. Osoba ta pozostaje na wolności. Rzecznik prasowy Rady potwierdził, że podjęto już odpowiednie środki zapobiegawcze. Dobra, jeszcze pokażę wam, co wyszło z... Co wyszło z tego... wywiadu od reporterki. Oddział desantowy, proszę czekać. Trwa proces dekontaminacji. Tak, jak macie słabszy komputer, to może tak z 5 razy wam powiedzieć. Zapisano, oficer dowodzący na statku. Oficer wykonawczy Presley zostaje zluzowany. Nadchodzi wiadomość. Łączę. Komandorze, właśnie nadają wywiad z wami. Nie powinna była napadać na was w ten sposób. Dobrze sobie z nią poradziliście, komandorze. Mieliśmy odmienny pogląd, sir. Mam nadzieję, że przynajmniej uwierzyła w moją szczerość. Wybraliście dobre rozwiązanie. Wyszła na idiotkę. Chciałem tylko, żebyście wiedzieli, jak to zostało przyjęte na ziemi. Nie zatrzymuję was dłużej, Shepard. Piąta flota bez odbioru. No. Dobra, więc to mniej więcej byłoby na tyle. Komentujcie, subskrybujcie i widzimy się ponownie niedługo. Na razie, hej!